cześć Mateusz, jak zdrowie? Dzisiaj jesteście już po treningu? Cześć, witam. Tak. Mieliśmy trening na Zoomie, wideokonferencję, gdzie wszyscy trenowaliśmy. Trening o charakterze takiej ala siłowni, wiadomo, domowej. W dzisiejszych czasach to trzeba sobie radzić na tyle, na ile można. No. Zdrowie dopisuję jak na razie, także wszystko ok. Wspomniałeś o tej wideokonferencji, dostajecie też taki specjalny sprzęt, który wam umożliwia treningi niezbędne w domu. Jesteście też objęci programem Komarku, tej zdalnej opieki medycznej. Czujesz, że w pewnym stopniu to może zastąpić takie treningi tradycyjne, czy to jednak jest dość duża różnica pomiędzy tym wszystkim? No nie ukrywajmy, jest to dość duża różnica, myślę, że każdy to potwierdzi. Natomiast no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Robimy to co możemy. Dostaliśmy gumę do ćwiczeń z klubu i na tym wykonujemy ćwiczenia na takim powerbandzie, tak naprawdę, który jest uniwersalny i wykonujemy różne ćwiczenia. Do tego tamten tydzień i ten też były jednostki biegowe, bo już można było wychodzić do parków czy do lasów biegać, także każdy gdzie mógł, to biegał. Dostawaliśmy rozpiski na maila i po prostu kto gdzie tam sobie upatrzył miejsce, to biegał i miał to przesyłać na aplikacji do trenera, że to zostało wykonane i tak działamy, no na tyle, ile możemy. Być może w poniedziałek już się uda wrócić do tych treningów na normalnym, trawiastym boisku. Ty gdybyś miał porównać taką swoją kondycję fizyczno-mentalną, byś powiedział, że skończyła się jakaś runda, wracacie po rundzie, po sezonie, czy może taki powrót po kontuzji, po zgrupowaniu prezentacji. Jak się czujesz? Da się do czegoś porównać? Tak, bo to 6 tygodni praktycznie tej przerwy. Ciężko myślę tak porównać, no bo niby to nie jest kontuzja, gdzie wracasz, walczysz o zdrowie, o czas tak naprawdę, bo to nie jest tak, że inni sobie grają, a ty gdzieś jesteś z boku, tylko no praktycznie wszyscy dostają taką przerwę, taka pauza. Na pewno no to jest coś, co nie dało się przewidzieć i też nie dało się do tego przygotować. Każdy musiał szybko się zaadaptować do tego i jakoś sobie radzić z tym też mentalnie, wiadomo, fizycznie na tyle, ile można, no to działamy. Także myślę, że pod tym względem nie będzie większych problemów. Psychicznie no, była przerwa, ale no, myślę, że jeszcze jest chwilę do tych rozgrywek. Tak jak mówiłeś, wracamy praktycznie prawdopodobnie też w poniedziałek do zajęć boiskowych w mniejszych grupach, ale jednak już będzie czuć tą piłkę, już będzie czuć boisko i ten powrót. Niemniej jednak ten powrót jeszcze chwilę będzie trwał, także myślę, że to nastawienie jeszcze takie do meczów, do tego wszystkiego, to się jeszcze będzie po prostu napędzało. Teraz może to nie jest takie optymalne, natomiast no, jak poczujemy to boisko, że mamy koło siebie znowu kolegów z drużyny i trenujemy wspólnie, no to się będzie napędzało, tak mi się wydaje. Myślisz, że paradoksalnie, bo na tym szczeblu rządowym mówi się, że to będą powroty w grupach do 6 osób. Myślisz, że paradoksalnie to może wam pomóc w takich mniejszych grupkach formacją scalić się, czy to już jest szukanie takich pozytywów na siłę i raczej tak trenowanie w mniejszych grupach będzie wam przeszkadzać niż pomagać? Nie, ja myślę, że to jeżeli chodzi o rozwój piłkarski, to jest bardzo dobre, bo jednak jak są mniejsze grupy, to ta częstotliwość w danym ćwiczeniu kontaktów z piłką jest większa, można większą liczbę powtórzeń zrobić. No to jest cudownie, jak masz jednego trenera na 6 zawodników i możesz wykonać jakieś ćwiczenia, bo tych powtórzeń będziesz miał dużo. Wiadomo, że będzie ich więcej niż jedno ćwiczenie będzie na 20 osób. No są też minusy, jak wiadomo, że nie będzie całego zespołu, nie będzie można się zgrywać, nie można będzie wszystkich form taktycznych gier robić i różnego typu rzeczy takich stricte taktycznych, natomiast no myślę pod kątem takiego czucia piłki technicznego, rozwoju takich elementów, które są gdzieś do poprawy, no albo po prostu trzeba je przywrócić do normalnego funkcjonowania, no to myślę, że to jest duży plus. Pozostaje kwestia, no tak jak mówię, no muszą być te treningi z całością zespołu, to jest jakby no kluczowe, natomiast to też do tego też dojdziemy, na pewno będzie musiało to mieć miejsce, jeżeli ma liga ruszyć, także myślę, że to jest aspekt taki raczej pozytywny. Ja bym szukał właśnie tych pozytywnych stron tego, że będą takie grupy. Po jakimś czasie pewnie będzie można w większych grupach albo już całościowo, także też myślę, że jeżeli chodzi o te całościowe treningi, też będzie wystarczająco dużo czasu, żeby się zgrać, jakby sobie przypomnieć to wszystko i będziemy gotowi. A ta informacja, że rozgrywki ligowe wrócą 29 maja,
wam pomaga mentalnie? Macie taki cel, do którego możecie dążyć? Bo wcześniej była chyba taka niepewność i w sumie tak wiadomo, że jako profesjonaliści trenujecie na 100%, natomiast też inaczej można sobie to zwizualizować, jak jest taka konkretna data powrotu. Nie, no jak najbardziej. No, jak to w życiu, jeżeli masz cel jakieś określone, no to i w niego wierzysz i chcesz go zrealizować, no to gdzieś podporządkowujesz dużo albo nawet wszystko pod to i wszystko robisz ukierunkowane pod to. Wiadomo, cel był taki, że wracamy, ale gdzieś nie było tego stricte powiedzianego kiedy i tak dalej, więc no to było tak różnie. Wiadomo, że się musieliśmy być gotowi, przygotowani, ale jednak no, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, dokąd zmierzamy. Czy zmierzamy do tego powrotu, czy nie. I no, była niepewność. Wiadomo, że troszkę to było taka no, dziwna, niecodzienna sytuacja. Teraz na pewno jest łatwiej, bo jest ten odgórnie narzucony termin i mam nadzieję, że to wszystko będzie tak, jak jest zaplanowane, że nie będzie żadnych komplikacji i po prostu przygotujemy się do tej daty i to jest na pewno dobra rzecz, bo wiemy, trenerzy też już na pewno dla nich to jest ułatwienie, jak to przygotować, żebyśmy wrócili z formą fizyczną, tą piłkarską i też mentalnie wiadomo, że jest start wtedy, no to już trzeba wracać na te odpowiednie tory. Więc myślę, że to dużo daje. Taki cel określony tą datą, to na pewno to jest dobra rzecz. To teraz mi powiedz, czy znowu staram się szukać pozytywów na siłę, czy nie. Mówi się w różnych dziedzinach, że koronawirus rozwinie na przykład podobno w tym środowisku akademickim zajęcia w formie tej learningowej dobrze się sprawdzają. Myślisz, że też takie zajęcia w postaci wideokonferencji mogą przyjąć się na stałe, na przykład dzień po meczu jako trening regeneracyjny? Znaczy na pewno zostaliśmy zmuszeni do tego typu działań w normalnych warunkach, w normalnym środowisku, no to nie byłoby to eksperymentowane z czymś takim, no bo po co tak naprawdę, no raczej nikt o tym nie myślał, ale teraz jak już zobaczyliśmy, jak to działa, gdzie właśnie młodzież, dzieci mają te zajęcia i widać, że na początku były problemy, teraz jak mówisz, że okej, to funkcjonuje, że te serwery są okej, więc to jest jakby alternatywa też, bądź nawet zastąpienie kiedyś, jak to będzie dobrze rozwinięte, bo nie wiem, w jakim stopniu to jest rozwinięte, może już jest takim, że można zastąpić, ale jeżeli chodzi o treningi, wiesz, tutaj jest też taki aspekt jakby komunikacji z zespołem, jakby takiego życia też naszego, więc no, myślę, że to jest forma do alternatywy, jeżeli na przykład jest jakiś dłuższy wyjazd i jesteśmy zmęczeni i trzeba coś zrobić, żeby no, nie leżeć i nie odpoczywać tylko, bo czasami to jest gorsze, czasami lepiej coś porobić aktywnie, lekko się porozciągać czy coś pobudzić to ciało i wtedy jest tak naprawdę szybsza regeneracja. Natomiast żeby już tak nie męczyć układu nerwowego i ogólnie tego zmęczenia meczem, wyjazdem i tak dalej, możliwe, że to jest okej właśnie, że to by było ciekawe, żeby to zrobić aktywnie, ale z domu. Natomiast myślę, że żeby to zastępowało, to ciężko, że raczej to by była taka alternatywa, że jednak to spotkanie gdzieś na treningu i kontakt z trenerami, zawodnikami jest bardzo potrzebny. Natomiast jak taka alternatywa, myślę, że to już będzie sprawdzone, więc nie będzie tego typu pytań, że to nie jest sprawdzone, takie eksperymentowanie może bez sensu, nie? Więc pod tym kątem myślę, że to na pewno też jest jakiś plus i jakiś rozwój dodatkowy, no, mimo wszystko, mimo tej sytuacji. To na chwilę zostawiamy piłkę nożną z boku, bo nasz cykl nazwaliśmy Nie ma to jak w domu, więc kilka pytań, szybkich pytań w tym obszarze. Powiedz mi, Mateusz, dom czy mieszkanie? Dom. Dom. A w tym mieszkaniu ulubione, znaczy w tym domu ulubione miejsce? Jakiś pokój? Myślę, że ogród. Ulubione zajęcie takie domowe? Ciekawe pytanie. Ulubione zajęcie domowe? Znaczy domowe, ja z psem lubię wychodzić, nie wiem, czy to zalicza się do domowych obowiązków, że tak powiem. Czyli rozumiem, bo też miałem takie pytanie, zwierzęta w domu tak czy nie, u ciebie tak jest. Tak, tak jest. A wróćmy jeszcze do tych zajęć, ulubionym zajęciem nie jest, wzięcie pada i trochę FIFA. Wiesz co, nie mam FIFA aktualnie, teraz na tej kwarantannie zacząłem w CS-a grać, więc może to mi zastąpiło trochę FIFA, bo wcześniej za dużo grałem i za to teraz miałem czas na kwarantannę, to trochę w CS-a. Oglądałem ostatnio jakiś wywiad z Adamem Buksą i wspominał, że podczas jednego ze zgrupowań prezentacji Polski Młodzieżowej gdzieś na Bałkanach
kupiliście telewizor i graliście wtedy. Tak, bo byliśmy na Bałkanach w takim hotelu starym i tam był jakiś telewizor, ale w ogóle nie było podpięcia pod PlayStation, a galeria była obok, taka no mała, ale były sklepy takie, że można było kupić telewizor. Się zrzuciliśmy z Adamem i graliśmy takie turnieje. O pieniądze też i nam się zwrócił właśnie ten telewizor tam. Bo graliśmy dwójkami, 2x2 i ja z Adamem grałem. Na początku nam nie szło, ale potem było okej. Zwróciłaś inwestycję. Okej, to już wiemy, co lubisz robić w domu, a właściwie poza, jak jeżeli wychodzenie z psem, a czego absolutnie nie lubisz robić? No nie przepadam za sprzątaniem tak naprawdę. To nie jest moja ulubiona czynność na pewno. No ale jak trzeba, to zabieramy się z dziewczyną, bo sam to się nie zabiorę. Nie wymieniłeś gotowania, więc zapytam cię, jaka jest twoja potrawa, którą tak od początku do końca samodzielnie umiesz najlepiej zrobić? Co? No jest kilka takich potraw tak naprawdę, ale taką, którą można powiedzieć, że moją taką, to nie jest spaghetti bolognese, ale coś podobnego, gdzieś taki sos pomidorowy jakby sam sobie powiedzmy tworzę i do tego makaron, czasami kurczak, czasami bez kurczaka, zależy jak tam, jakie mam predyspozycje aktualnie. Okej, a ta kwarantanna domowa spowodowała, że masz teraz jakąś taką najlepszą książkę, serię bądź film, który obejrzałeś w trakcie tego okresu? Masz coś takiego na topie ostatnie 6 tygodni? Czytałem książkę, tak jedną, natomiast jeżeli chodzi o seriale, no to skończyliśmy z dziewczyną Uwięzione i zaczęliśmy Czarnobyl oglądać. Czyli jesteś w niszy osób, które nie oglądały jeszcze najnowszego sezonu Domu z Papieru. A Dom z Papieru też, to na samym początku, to nawet też mi, bo te kwarantanny już tyle trwa, że wyleciało mi z głowy. To chyba 2 dni przelecieliśmy, bo to 8 odcinków, a to wciąga. Chociaż uważam, że ten ostatni sezon, no taki to już troszkę takie naciągane. Natomiast ciekawe to jest, no ogląda się raczej płynnie i zaciekawienie. To ostatnie pytanie z tych domowych. Odkryłeś w tym okresie jakąś nową pasję, talent u siebie? Pasję, talent? No w CS-a gram, także może ten nowy talent się objawił, chociaż na razie, no powiedzmy. A macie jakąś taką rywalizację wewnątrz drużyny? Bo chyba Tomek Westenicki też gra w CS-a, nie wiem czy Michał Sydlak? Oni grają w tego, w Call of Duty, tego Warzona. Ja gram z Michałem Halikiem w CS-a, także no często gramy i zazwyczaj w jednej drużynie, wiadomo, tam są te statystyki, rywalizujemy sobie. No i tak, w sumie umilamy sobie czas z Michałem. Dobra, to zostawiamy już tą tematykę domową na boku i wracamy do piłki nożnej. Chciałem z tobą chwilę porozmawiać o twoich początkach kariery piłkarskiej i o byciu wychowankiem w klubie sportowym. Pamiętasz swój debiut, pierwszy mecz ligowy? Jeżeli chodzi o seniorską piłkę, tak? Tak, tak, ze Śląskiem Wrocław wszedłem. Trenerem wtedy był Robert Podoliński i wszedłem z ławki na końcówkę, chyba około 10-12 minut. Przy stanie 1-0 dla Śląska i skończyło się 1-1. Szczelił bramkę Marcin Budziński, dograłem mu, także no, debiut bardzo udany, bo asysta i na pewno nie zapomnę tego do końca życia, to wszystko, co się działo. Wspomniałeś o tym, że debiut udany, a powiedz mi, bo na boisku pojawiłeś się w 73 minucie. Pamiętasz siebie w 72 minucie, kiedy stajesz z ławki rezerwowych, jesteś przy linii, rozgrzewasz się? Pamiętasz jakieś takie myśli, które towarzyszą młodemu chłopakowi, bo ty wtedy miałeś 18 lat? No to się ogólnie szybko wszystko potoczyło, bo pamiętam, że ja trenowałem z pierwszą drużyną na początku sezonu, potem przesunięty do rezerw zostałem i tak jeszcze do końca pierwszej rundy trenowałem z rezerwami. Dostałem taką jakby drugą szansę na początku tego okresu przygotowawczego. Potem celem było pojechanie na obóz do Turcji. To było już dla mnie mega wyróżnienie i naprawdę no coś niesamowitego. Na to, że pojechałem na ławkę na pierwszy mecz, to już w ogóle, to już naprawdę było coś, co no sobie nawet nie wyobrażałem. No, naprawdę to było niezwykłe dla mnie i wtedy jak się rozgrywałem i zostałem zawołany, no to też gdzieś tak te myśli, było milion tych myśli, że jak to będzie i tak dalej. No, chciałem to bardzo zrobić, chciałem zadebiutować i gdzieś w głębi duszy o tym wiadomo, że myślałem i marzyłem. Także
z jednej strony chciałem, z drugiej strony była, wiadomo, lekka może obawa, jak to będzie, ale już na boisku zapomniałem o tym wszystkim. Wszedłem na boisko i już cieszyłem się też grą i udało się jeszcze dać asystę, to tym bardziej mi to utkwiło w pamięci te 15 minut, jak mówisz, nawet więcej, i niesamowite wrażenia. A zmieniło się coś wtedy w twoim życiu? To jest tak, że jakoś inaczej zaczęli cię postrzegać sąsiedzi, koledzy ze szkoły? To już nie był Mateusz Wdowiak, mały sąsiad, tylko już aspirujący do miana pana piłkarza? Czy tak naprawdę się dużo nie zmieniło w tych pierwszych występach? Nie byłeś jeszcze na świeczniku? Znaczy, zaczęło się w szkole. Ja wtedy do dwójki chodziłem, także tam koledzy widzieli, jakby śledzili to wszystko. No troszkę się zmieniło, tam były jakieś rozmowy na ten temat i widać było, że oni też tym żyją, tak samo jak ja praktycznie, a nawet czasami bardziej, wszystko wiedzieli, także no, czy się zmieniło, no możliwe, że się trochę zmieniło, bo wcześniej też rozmawialiśmy, natomiast po tym, jak zadebiutowałem i grałem dalej w Ekstraklasie, no to dużo było tego typu rozmów, ale co ja mogę więcej powiedzieć, tak to wyglądało. A powiedz mi, bo to odbywało się w 2015 roku, to jak wspomniałeś, chodziłeś wtedy do szkoły, byłeś w klasie maturalnej. Co cię bardziej stresowało? Da się to porównać, ta seria egzaminów maturalnych, czy seria meczów w Ekstraklasie? Da się jakoś to Inne jakby trochę kategorie. Na boisku, jak jesteś, to ok, możesz się tam gdzieś stresować przed, jak to będzie, na początku twoje pierwsze mecze. Przyjdą ludzie oglądać, że to dla ciebie jest nowość, no bo tak naprawdę gdzieś grałeś na szczeblu juniorskim czy w niższych lig w rezerwach, no to tyle osób nie przychodziło, więc to może być nowość, wiadomo, może być stres przed meczem, ale jak już wychodziłem na boisko, no to robisz to, co robisz całe życie i gdzieś to sprawia radość, jeszcze jak oglądają cię ludzie, dopingują, no to czysta przyjemność, jak się w tym tak zatracasz, taką radość masz, więc no jak przecież testy maturalne, to myślę, że stresujesz się przed i w trakcie i po, jak czekasz na wyniki, także generalnie myślę, że gorsze były te testy maturalne. A powiedz mi, bo kolejny sezon to jest 9 pierwszych meczów w drugiej drużynie Krakowi i 9 bramek na poziomie trzeciej ligi. Grywałeś tam w końcówki też w Ekstraklasie i pierwsza bramka z Pogonią. Po tym debiucie założyłeś sobie, że skoro już zadebiutowałeś, to też fajnie byłoby napisać jakąś taką historię strzelecką. Stresowałeś się to w jakiś sposób, to zdobycie pierwszej bramki? Czekałeś na to? Nie myślałem. Nie myślałem o tym. Akurat z Pogonią moją pierwszą bramkę strzeliłem, i to dość urodziwą, z lewej nogi. No był taki okres na początku właśnie, że wtedy przyszedł trener Jacek Zieliński, no i praktycznie tylko grywałem w tych rezerwach i nie jeździłem na mecze, potem te bramki, ta dyspozycja z rezerw przyniosła się na to, że zacząłem jeździć, wchodzić raczej na końcówki, potem udało się wywalczyć miejsce w pierwszym składzie, natomiast no to było wszystko takie szarpane, a bardziej się liczyło dla mnie, żeby walczyć sobie to miejsce, albo w każdym meczu przynajmniej wchodzić, żeby być ciągle w tym rytmie, żeby grać, jak nie w pierwszym składzie to wchodzić, jak pierwszy, drugi zmiennik, i to było priorytetem raczej niż zdobywanie tam bramek. Wiadomo, że chcesz zdobywać bramki i to też jest ważne, bo jak zdobywasz bramki, no to wtedy trener z większym prawdopodobieństwem cię wstawi do składu, bo wiadomo, to mówisz samo za siebie. Natomiast jakby priorytetem była dobra gra i realizowanie też tego, co trener nakreśli, żeby po prostu grać regularnie. Bramki też są oczywiście najważniejsze w futbolu, ale jakby no pierwsza to była ta regularna gra i raczej o tym myślałem bardziej niż o tym, żeby gdzieś tam za wszelką cenę strzelić bramki i tak dalej. A kolejny sezon 2016-17 to był taki dość szalony chyba dla ciebie, bo zacząłeś sezon od meczów eliminacji europejskich pokarów, a skończyłeś meczem ligowym z Wisłą Puławy i to w barwach Sandecji. Zgodzisz się z tym, że to był taki dla ciebie dość szalony sezon, takie dość duże za rozpoczęcie sezonu i potem to wypożyczenie do pierwszej ligi? Zgadza się, życie piłkarza jest bardzo dynamiczne. Taka sytuacja była, że
no, nie grywałem regularnie i gdzieś to był kolejny sezon, gdzie grałem tylko te końcówki i tych meczów może było ilościowo sporo, ale jeżeli chodzi o minuty, no to nie było ich zbyt dużo. Ja chciałem się rozwijać i podchodziłem 2-3 razy z trenerem, rozmawiałem, że po prostu chcę iść na wypożyczenie, bo chciałbym grać regularnie, chciałbym grać. Wiadomo, nikt mi nie zapewni też granie, jak pójdzie o klasę niżej, natomiast no, stwierdziłem, jeszcze miałem ten przywilej, że miałem ten status młodzieżowca i po prostu stwierdziłem, że chciałbym pójść i spróbować sobie swoich sił i sobie tam wywalczyć miejsce, żeby grać regularnie. Na początku trener mówi, że tego sezonu wtedy to, że widzi mnie w zespole i że mnie potrzebuje. Natomiast no, przez te pół roku sytuacja się no, nie zmieniła, czyli wchodziłem na końcówki i mało grałem i stwierdziliśmy z trenerem, że w zimie, że okej, okay, że jednak lepsze będzie, że jak pójdę sobie do Sandecji i że będę grał więcej. I tak się stało, bo grałem tam praktycznie większość w pierwszym składzie i to mi dużo dało i dobrze się stało, że tak się to potoczyło, bo doszliśmy do wniosku, że to będzie dla mnie lepsze z trenerem i tam grałem więcej, zyskałem taką pewność, taką władzę wojskową i doświadczenie też, także był to dziwny sezon, bo faktycznie zaczynałem od eliminacji do Ligi Europy, natomiast skończyłem w pierwszej lidze, ale z awansem do Ekstraklasy, to też na pewno ten sezon bardzo dobrze wspominam, bo tą przygodę krótką z Sandecją też bardzo dobrze wspominam, bo przychodziłem jak Sandecja była w środku tabeli, udało się awansować po serii zwycięstw i to już 2 mecze przed chyba awansowaliśmy, już było pewne i naprawdę super historia i na pewno mi to też zapadnie w pamięci. Wróciłeś do Krakowa i ta kariera się tak potoczyła, że raczej już byłeś tym podstawowym zawodnikiem w Krakowi. Powiedz mi, ty w dzieciństwie marzyłeś o tym, żeby zostać piłkarzem? Jakie sobie cele stawiałeś tak mając, nie wiem, 10-11 lat przed snem? O czym marzyłeś? Co chciałbyś odhaczyć w tej karierze piłkarskiej? Pamiętam, jak byłem młody, to cieszyłem się po prostu, że mogłem kopać tą piłkę. Zawsze było tak, że szkoła do domu, coś zjeść albo i nawet bez tego i od razu na podwórko i gdzieś pod bokiem kopaliśmy godzinami i raczej tak mnie cieszyło, po prostu mnie to cieszyło, nie zastanawiałem się za bardzo. Potem przyszedł taki moment, że tam męczyłem tatę, żeby mnie zapisał do klubu, że już po prostu chciałbym się sprawdzić, plus też ukierunkować się, bo już wiedziałem, że to jest coś, co mi sprawia radość, co chcę robić i tyle. Tylko chcę po prostu to zacząć robić jakoś tak bardziej, żeby to było ukierunkowane, pod okiem trenera i tak dalej. No i w końcu tak wyszło, że w czwartej klasie podstawówki, w czwartej, tata mnie zapisał, wziął mnie na pierwszy trening, zapisał i no i tak to się potoczyło. Potem w zasadzie już do tej pory jestem w Krakowie z tą przerwą pół roku w Sandecji, także już 14 lat. Ale czujesz takie spełnienie, że tak, masz ponad 100 występów w Ekstraklasie, ugruntowaną pozycję, grać w procesji młodzieżowej i w pewnym sensie jesteś już spełniony, mimo tego, że masz najlepsze lata pewnie przed sobą jeszcze, a teraz to osiągasz, to jest taki miły dodatek, czy wciąż masz jeszcze takie cele do zrealizowania, czyli nie wiem, występ w reprezentacji Polski, gra w Lidze Mistrzów, czy w fazie grupowej Ligi Europy? Masz takie checkpoint? Nie mogę absolutnie powiedzieć, że jestem spełniony. Myślę, że nigdy nie, zawsze będzie coś do zrobienia, do osiągnięcia i trudno, żebym w tym wieku powiedział, że jestem spełniony. To było raczej absurdalne moim zdaniem. Po prostu za każdy sezon mam inne cele, mam nowe wyzwania i staram się nawet nie sezon, nawet krócej to sobie wszystko dawać sobie cele jakieś i się rozwijać i szukać nowych wyzwań, nowych osiągnięć i myślę, że nie przestanę tego robić aż do końca kariery, bo to jest coś takiego, co cię ciągnie i pozwala na rozwój, a to jest najważniejsze, bo rozwijać się można ciągle i myślę, że tak trzeba robić, bo taka jest moja filozofia po prostu. Też temu rozwojowi miała służyć ta praca z psychologiem, bo to chyba też jest taki dość temat z kategorii tabu, ta praca z psychologiem. Nie wszyscy chyba piłkarze chcą się do tego przyznać, że potrzebują czasem jakiejś takiej motywacji
zewnętrznej. Jak ty oceniasz te powody podjęcia współpracy? Znaczy, no ja bym tego nie określał motywacji, jako forma motywacji. Jakby dla mnie to jest forma rozwoju w tej sferze, bo uważam tą sferę za najważniejszą, jeżeli chodzi ogólnie o sport, o życie. No generalnie to o sport, dobra, bo to pod tym kątem chcę się rozwijać. Bo jednak myślenie na boisku jest najważniejsze, to jak się zachowujesz, jak podejmujesz decyzje, z jaką pewnością to robisz, czy jesteś tym konkretny, czy nie, pewny, czy nie, i czy naturalnie to robisz, no to wszystko jakby rzutuje potem na efekt. No wiadomo, cechy piłkarskie, cechy fizyczne, to wszystko musi iść w parze. Piłkarskie, no to mam treningi piłkarskie od tego. Motoryczne, to też są przeplatane przez treningi piłkarskie. Niektórzy nie potrzebują tego, niektórzy uważają, że potrzebują. Ja uważam, że potrzebują, że ja potrzebuję, przepraszam, że ja potrzebuję, bo nikomu też nie można narzucić. Dla kogoś by to może nie było optymalne, naturalne, że ja pracuję z psychologiem, a ja uważam, że ja potrzebuję i po prostu tak robię. Nie jest to żaden dla mnie temat tabu i się z tym nie kryję. Pracuję już łącznie, myślę, że półtorej roku, rok z Kamilem Wódką i uważam, że ta współpraca jest owocna i że się rozwijam i na pewno jeszcze jest dużo do poprawy. Myślę, że dopóki będę grał w piłkę, to coś będzie i tyle. No. Czyli oprócz tych aspektów sportowych, czyli ten pracę z psychologiem, oczyszczenie głowy, to chyba też korzystasz z porad dietetyka, więc tak szeroko myślisz o tej karierze piłkarskiej. Czy z porad dietetyka akurat nie korzystam. Miałem epizod 2, natomiast gdzieś nabrałem tej wiedzy, może ona nie jest jakaś super obszerna, natomiast też jakby poprzez tą wiedzę i poprzez takie, powiedzmy, doświadczenie, autopsję, wiem, co mi służy, tak, co przed meczem, ile dni przed meczem, co jak. Jak się trochę słabiej czuję, to co i tak dalej. No jakby już, powiedzmy, znam swój organizm i wiem, czego potrzebuję i kiedy potrzebuję i jak tak reaguję, to co powinienem zjeść na następny dzień, żeby to odbudować czy nie odbudować i tak dalej. Więc jakby troszkę takie doświadczenie własne i tyle. Nie mam jakiejś stricte określonej diety. To powiedzmy, że ten temat młodego Mateusza Wdowiaka mamy za sobą. Powiedz mi, ty przede wszystkim, myślę, jesteś wychowankiem Krakowi, to jest najważniejsze. Różni się wejście do drużyny wychowanka niż każdego innego młodego zawodnika, który nawet jest bardzo zdolny, przychodzi z innego klubu. Można powiedzieć, że w tej hierarchii szatni byłeś z automatu trochę wyżej? No, ciężkie pytanie, naprawdę, bo nie wiem, jak inni, nie rozmawiałem w sumie na ten temat z innymi zawodnikami. Czy było ciężkie? No na pewno. Przychodzisz do grup, jak przychodzisz, nie wiem, z trampkarzy do juniorów, z juniorów młodszych do starszych, no to jednak ta różnica wieku jest rok, dwa. To już jest, no to już troszkę musisz mieć, jak przychodzisz z juniorów młodszych na przykład do starszych, no to już są starsi, no to już troszkę musisz mieć. Masz mniej do powiedzenia, musisz sobie zwrócić na szacunek, jesteś niżej w hierarchii, a tu wchodzisz do szatni, gdzie to są praktycznie twoje autorytety, oglądasz ich na stadionie, podziwiasz i chcesz tam być. Ty wszystko robisz po to, żeby tam być, a nagle tam jesteś i to nie jest łatwe się odnaleźć na początku na pewno, bo nie wiesz, jak do takich osób rozmawiać, czy na pan, czy dzień dobry i tak dalej. Jak oni cię zaakceptują, to nie jest na pewno łatwe. Najłatwiej jakbyś dać się poznać na początku na boisku, myślę, że wychodzisz i tam troszkę zyskujesz szacunek. Wiadomo, zachowania pozabojskowe też są bardzo ważne, bo wszyscy na to patrzą, szczególnie jak jesteś młody, wchodzisz, to na takie rzeczy się patrzy, bo wiem, jak teraz widzę, to też patrzę na takie rzeczy. I też się staram nakierunkowywać niektórych zawodników, jak widzę, że coś jest moim zdaniem no, nie w tą stronę, co powinno. Więc jakby okej, okay, to jest bardzo ważne, natomiast gdzieś na początku myślę, że na boisku też bardzo dużo się zyskuje tego szacunku, czy tej hierarchii i tak dalej. Bo samo wejście do szatni no, nie należy do najłatwiejszych. Wiadomo, zależy, takie osoby są w szatni, jak cię przyjmą, ale jednak to na boisku, jak pokazujesz i zyskujesz szacunek, no to jednak jest łatwiej na pewno. Rozmierzam do tego, że z jednej strony, będąc wychowankiem, masz ten plus, że spełniłeś swoje marzenia. Zawsze marzyłeś, żeby wyjść na boisku na danym stadionie, założyć koszulkę swojego klubu,
a z drugiej strony jesteś na świeczniku, w przeciwieństwie na przykład do zagranicznych zawodników, bo twoi rodzice spotykają się z kibicami, to są ich przyjaciele, sąsiedzi i pewnie gdzieś to gorsze zagranie, gorszy mecz powoduje, że bardziej się to dotyka niż nie wiem, takiego zawodnika, strzelam, który trafiłby do nas z Francji na przykład. No, na pewno jest tak. To jest kwestia podejścia. Na pewno jak znasz więcej osób, no to jest więcej opinii i raczej one gdzieś do ciebie prędzej czy później dotrą. Jak jesteś za granicą i nie znasz wielu osób, no to jak nie chcesz się dowiedzieć o tych opiniach, to się nie dowiesz. A tutaj chcąc, nie chcąc, gdzieś te opinie na pewno zobaczysz, usłyszysz, czy ktoś ci powie, no łatwiej generalnie. Tylko kwestia, co ty z tą opinią zrobisz i czy to jest opinia, którą uważasz, że ta osoba i ta opinia jest dla ciebie konstruktywna, czy coś wnosi, czy po prostu jest opinią niezależnie, czy jest pozytywną, czy negatywną, czy ta opinia po prostu no, nic nie wnosi, albo nie zgadzasz się z nią, bądź no, nic ci nie daje według ciebie, więc ja raczej staram się opinię selekcjonować, to znaczy, że jeżeli uważam, że jest konstruktywna i ma poparcie według mnie i to okej, można ją wziąć, natomiast jeżeli miałbyś wszystkie opinie brać ludzi i na stadionie i poza nim i tak dalej, no to jednak to jest duży błąd i nie można w ten sposób robić. Raczej trzeba to mocno selekcjonować albo w ogóle się tym nie obarczać, bo nie ma sensu, bo po prostu musisz wierzyć i masz jakieś cele, musisz wiedzieć to, co robisz i musisz wiedzieć swoje umiejętności, opinie no to tylko tych osób, które i po pierwsze się znają na tym i cię widzą na co dzień i cię znają i mogą coś konstruktywnego, od negatywnego czy pozytywnego powiedzieć, no tyle. To powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeszcze zadam jedno pytanie dotyczące tego bycia wychowankiem. Ty czujesz taką nieformalną rolę i odpowiedzialność za młodych zawodników, którzy widzisz, że wchodzą podobną drogą kariery co ty? I drugie pytanie związane z byciem wychowankiem. Widząc nowego zawodnika w szatni, starasz się też mu trochę wprowadzać go w kulisy historii klubu? Czujesz taką rolę takiego przewodnika trochę jako chłopak stąd w klubie? Czyli pierwsze pytanie dotyczy młodych zawodników, a drugie zagraniczne? Pierwsze tak. Nie, na pewno się staram tych młodych zawodników gdzieś tam pod skrzydełko wziąć i lubię to robić i bo sam wchodziłem i wiem jak to jest i coś tam czasem staram się pomóc, wytłumaczyć, powiedzieć. No tyle ile mogę, też nie chcę tego robić non stop co chwilę, tylko raz na jakiś czas, bo wiadomo każdy też ma swój rozum i swoje gdzieś tam swoją ścieżkę, natomiast jak widzę, że coś według mnie powinien, nie wiem, bardziej nad czym się bardziej skupić, czy coś inaczej zrobić, no to czasami mu zwrócę uwagę i staram się to robić w dobrej wierze. Na pewno to robię w dobrej wierze, a to, co już ta dana osoba z tym zrobi, no to jego. Natomiast no tak, staram się gdzieś tam opiekować, że tak powiem. Jeżeli chodzi o tych drugich zawodników, no to różnie, zależy też od osoby tak naprawdę, czy się tak mega utożsamia z klubem i tak dalej. No teraz mamy bardzo dużo zagranicznych osób, którzy jakby no żyją tym klubem, no ale jednak są z zagranicy, więc nie ma co ukrywać, no gdzieś poznają tą historię, natomiast nie tak dobrze od początku, nie tak obszernie jak, nie wiem, ludzie z wychowankowie, czy ludzie ogólnie z Polski, natomiast są to takie osoby, które też nie są obojętne, więc to jest ciekawe, jeżeli mają jakieś pytania, albo ja mogę w jakimś tam temacie rzucić coś, żeby im tą wiedzę rozszerzyć, no to jak najbardziej to robię i tak to wygląda, ale nie jest tak, że biorę go i od razu mu wszystko opowiadam, tylko raczej tak gdzieś w luźnych konwersacjach gdzieś rzucę, jeżeli jest taki temat, to jako ciekawostkę, albo jak się sami zapytają, może sami tak jest, to też już odpowiem po prostu. Okej, dziękuję ci Mateusz i powiedz mi na koniec jedna rzecz, którą życzyłbyś sam sobie do końca tego wznowionego sezonu, jakieś takie jedno marzenie na koniec tego sezonu. Żebyśmy przede wszystkim, jak rozpoczniemy, to żebyśmy dograli to do końca, żeby nie było żadnych komplikacji. I tyle. Zacznijmy i dograjmy do końca.